pokazać. Tu jest budynek, który stoi, przetrwał wojnę. Prawdę mówiąc, w stanie nienaruszonym. I tu jako dzieciak się wychowywałem. Dosłownie w piwnicy, zaraz wam pokażę. Zaraz wam pokażę, w jakich warunkach mieszkaliśmy. No, jestem zaskoczony, bo widać, że ten dom został wyremontowany właśnie w tym miejscu. Tu ślad jest jeszcze. To było okienko do tak zwanej suteryny. Oj, serce się kraje, jak ja to widzę. Bo teraz nie wiem, czy tutaj to okienko było, czy tutaj. Nie pamiętam, ale nie, chyba tutaj, bo tu jest nieremontowane, a tu jest zremontowane, to z tego wychodzi, że tutaj. Zaraz wejdziemy do klatki. Tu nawet nie ma wentylacji. Wejdziemy do klatki. O! Wejście do tej suteryny jest tutaj, tylko tu jest pozamykane. Szlak mnie trafia, jak to widzę. Bo miałem 9 miesięcy, jak mnie matka oddała, a były 3 siostry i 1 syn, jako ja. I mam wielki żal do niej. Tu przed laty robiłem zdjęcia i gość z tych okien się dopieprzył do mnie. Dlaczego ja fotografuję? Czy mam pozwolenie? Gość pierdolnięty trochę. To nie jest punkt zastrzeżony fotografowania czy nagrywania, a to jest taka ulica. Tu w tej dzielnicy mieszkali Żydzi i w czasie wojny zostali okrążeni, bo tu była tak zwane małe getto. Zostali okrążeni i wywiezieni do Auschwitz. Tu jest jeszcze przedszkole, do którego ja chodziłem, uczęszczałem. No. Mam złe wspomnienia z tego przedszkola. No ale co? Może wejdziemy na teren tego przedszkola. To była taka historia, że ten ojciec, który mnie wziął na wychowanie, bardzo pił. Ucieczki z domu miałem i tak dalej. I w tym przedszkolu nie chciałem wracać po prostu do domu i się schowałem do
O właśnie. I schowałem się do szafy. I nie wróciłem do domu. I kurczę, milicja, bo wtedy była milicja. Szukali mnie i dopiero że zaczęli przeszukiwać to przedszkole i znaleźli mnie. I dostałem wciry od ojca. A niech mu będzie ziemia lekka. Szkoda słów, no. No tu jest plac zabaw. No to tak jak było. Identyko. Tu są sale dzieci. To jest identyko jak w tych latach, co ja tu uczęszczałem. Aj, szkoda słów, jak widzę to wszystko, to powraca pamięć o tych złych czasach. Każdy człowiek w życiu jakieś coś tam przechodzi. Wybaczcie, że ja jestem ochrypnięty, bo nie wziąłem sobie z domu picia, a jest taki upał, że szkoda mówić. Dobra, jedziemy dalej rowerkiem. Powiem wam tak, bo jeszcze raz przyjechałem na to samo miejsce. Zdjęcia, te które są w tym filmie, były robione w 2008 roku. Ledwie odzyskałem je z płyty. No płyty, jak wiadomo, no. One nie trzymają długo danych, ale to pomijając, powiem tak. Ta pani, która mi udostępniła tą piwnicę i ten pan, to oni na pewno już nie żyją. Ja weszłem tam do nich do mieszkania i mówiłem na temat mojej osoby i oni mi tak pamiętają. Mówi, pan pewnego czasu zniknął. I byli zdziwieni, co się stało ze mną. Ale pomijając to, jak weszłem tam do tej piwnicy, po prostu popłakałem się. No niestety, to było przykre doświadczenie. Nagrywając ten film, mam taki lekki stres i tak dalej. Bo to wszystko powróciło. No natomiast w tym budynku zamieszkiwał gościu, który wyrabiał kapelusze. Bardzo podła osoba. Ja pokażę wam z drugiej strony. Tu był ogród i były jabłonie. I myśmy jako dzieci łazili przez dachy i zrywaliśmy sobie jabłka. To były jabłka bardzo dobre, papierówki. To nie było jeszcze zapakowane chemią, tak jak obecnie. Coś rośnie i samo przez siebie już jest zapakowane tą chemią. A to były tak pyszne jabłka, że wspominam do dzisiaj. I ten gościu, żebyśmy nie zrywali tych jabłek, to wziął, podlał kwasem solnym. I powiem wam, że los mści się na takim czymś i po gdzieś, jak pamiętam, po około 2 miesiącach gość zaczął chorować na nogi i zmarł. I widzicie, to jest taka kara Boża, nie wiem. Nie będę gdybał tu religijnie, tylko los zemścił się na takiej osobie. Teraz przejedziemy z drugiej strony i pokażę wam może tam ten ogród, czy co, jeszcze coś jest tam po tym. Że tych ogrodów nie ma, to jest zaorane wszystko. Tu stały kiedyś komórki, no ale tu jest, widać, ta osoba przejęła cały plac. Teraz tak, a mieszkałem tam, to ostatnie piętro. Może wejdźmy tam, nie wiem, ciemno jeszcze. No, bardzo się zmieniło. No tyle lat to. No tutaj mieliśmy piwnicę. To znaczy schodziło się po schodach. No poręcze, wszystko jest oryginalne, tak jak
było schody. Po tych schodach się nieraz chodziło. Na ostatnim piętrze. To są złe wspomnienia. No, tu się często bawiłem. Nawet to jest wyginane. Tylko okna były inne. Tu się bawiłem, jak deszcz padał i tak dalej. O kurde, zmęczony jestem. No i tu są drzwi. No i strych. Dobra, schodzimy na dół. No w tym miejscu to takie tu załamanie, co jest. Stała komórka, taka drewniana. Ojciec wybudował komórkę na węgiel. Natomiast tutaj była piwnica mojego kolegi. Natomiast tu jego mama mieszkała i cała jego rodzina. Oni nas ukrywali, jak ojciec się awanturował. To znaczy nas. Przede wszystkim nie, ja spałem tutaj i tak dalej. No tak wygląda tutaj to wszystko. Niewiele się zmieniło. Jedynie budowle. Brama oryginalna jest. O, tu w tych drzwiach mieszkała pani Gacka, się nazywała. I ona też nam bardzo pomagała, co naprawdę nie zapomnę. Ci ludzie już nie żyją. Tu mieszkał taki nauczyciel. Oni nam, bardzo mili ludzie, oni nam tak samo bardzo pomagali, bardzo. To jest historia już. Ja jestem młodszy, tamci to musieliby mieć grubo ponad 100 lat. Teraz kocie łby jak zwykle. Tam na ostatnim piętrze mieszkał mój kolega. W tych latach bawiliśmy się bronią, samoróbki. No i niestety on chorował chyba psychicznie i zastrzelił się. Strzelił sobie w głowę. Teraz tak. Tutaj teren był ogrodzony płotem. To było bardzo fajne podwórko. W tych miejscach, gdzie garaże i ten budynek, były zasadzone drzewa, topole. Teraz tak, tu się grało w piłkę. W tym miejscu stały ławeczki. A na samym rogu mój tato zbudował taką skrzynię i madło. I ten kolega, który się zastrzelił, przywlókł skądś, znalazł pocisk, wkręcił mi madło i zaczął go ciąć. I ci ludzie, co tutaj siedzieli na ławkach, jak to zobaczyli, opróżniło te ławki i powiadomili milicję. No i tego, przyjechali, no jaja były jak nie wiem, no tu bardzo się zmieniło. Ten budynek co tam jest, to stoi do dzisiaj, ale został wyremontowany. To tyle. No to był, chodzi o tą tragedię tego kolegi. Tu chłopaki siedzieli, bo tam na przestrzał. To jest właśnie ten mój blok, no budynek Rudera. I siedzieli na ławkach, podeszedł do nich właśnie ten Jurek.
Oni pytają, no coś takie smutne. A mówi, koniec ze mną. Jak mówi, koniec? A mówi, nie będę wam mówił. Bo mi chłopaki opowiadali. No i tu przyszedł właśnie tu do klatki i tak skończył swoje życie. Przykra była to sytuacja. Ja już nie mieszkałem tutaj, bo się wyprowadziłem na Nowowiejskiego. I po prostu z ojcem musieliśmy wyjechać do Niemiec. Dlaczego? Bo byłem nękany przesłuchania i tak dalej. Jak wróciliśmy z Niemiec, to była pełna skrzynka wezwań z milicji. No ale jakoś to tak utarło się. Nie chciał, ojciec nie chciał, wiadomo, byłem niepełnoletni, nie chciał, żeby mnie nękali po policjach, czy milicjach, no źle mówię. No taka to historia. No dlaczego tu się znalazłem na tej ulicy? Chodzi mi o tego mojego kolegę, co się zastrzelił ileś tam lat temu. Ciekawe, czy znajdę tą klatkę schodową. Bo on weszedł do klatki schodowej i tam sobie popełnił samobójstwo. Dobra, idziemy zobaczyć, jak tego to pokażę dalej, co i jak. No niestety, prawdopodobnie była to pierwsza klatka i klatka schodowa. I niestety tam remonty są i zmieniło się bardzo. To była taka historia, że on tam wszedł na klatkę schodową. Pamiętam, były drewniane schody. I siadł sobie na schodach. I strzelił sobie w głowę. Z tego co wiem, to była kulka 8 mm. Rozerwało mu głowę. No nie będę szczegółowo opowiadał, bo teraz tak, do czego zmierzam. Tu jest taki... Tu w czasie wojny, bo to jest zamurowane w tej chwili, w czasie wojny tu był strych i było wejście, a to kupę lat temu. I tam ukrywali się Armia Krajowa. I myśmy wynaleźli to miejsce i okazało się, że tam tak samo był prąd. Ja to po prostu, jak uciekałem z domu, to tu po prostu miałem taką siedzibę swoją. No takie moje, kurde, no życie było, no niestety, ucieczki stale z domu i... No tu na rogu jest zamurowane. No tu jest teraz renowacja mebli i tak dalej, a tu była dawniej magiel. Bardzo fajna pani chyba Zosia, czy ja już nie pamiętam, tyle lat. Ona potem zmarła, no i magiel ktoś tam przejął i zlikwidował. Teraz tak, odnośnie tego budynku, wiadomo, że tego budynku nie było po wojnie, wiadomo. Tu stały jakieś ponoć budynki, których ja już nie pamiętam, bo to potem doburzyli tam resztki. Te resztki to pamiętam i pod tym budynkiem znajdowały się piwnice. Co ciekawe, no nazwijmy, ta piwnica to była taka, auto jedzie, hałas. Ta piwnica była tak jakby bunkier dla Niemców. Niemcy, plete głupoty dla Niemców. Tam się ukryli Niemcy. Widocznie, bo tego nikt nie wie, ale z chwilą, kiedy robili kopania tutaj, odkryli właśnie tą piwnicę i wśród tego były łóżka metalowe. Cholera, hałas z tej ulicy jak. Łóżka metalowe, na nich szkielety żołnierzy, mundury, broń. I to pamiętam,
Jak przyjechali, tu obstawili ubeki, no wtedy ubecja była i widziałem, jak wynosili tą broń i tak dalej. Teraz pójdziemy z drugiej strony. No właśnie, bo jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Wiadomo, tych bloków nie było. To były takie, ja wiem, lata 60. Koniec tych lat. I tu stały baraki. Chyba raz, dwa, trzy, jak pamiętam, trzy rzędy. Trzy rzędy tych baraków. I to byli ludzie, to byli Żydzi po prostu, którym udało się przeżyć i po wojnie wrócili tutaj. No i po prostu im tu zorganizowano miejsce pobytu. No tu tych drzew też nie było. Tam był taki burdel, za przeproszeniem, bo tam mieszkali i Żydzi, i jakaś rasa Cyganów. Tam było strach w ogóle wejść między tego, ale ja miałem tam, no niby kolegę, no. A co się okazało właśnie, że jak się potem dowiedziałem, że to potomkowie Żydów, i po prostu dałem sobie spokój ze znajomością. Tam był w tym mieszkaniu taki syf, po prostu było klepisko z gliny, wanienka i kaczki kąpały się, no przecież to było dla mnie szokiem. No takie mieszkanie, jak ja tutaj mieszkałem, z tego ostatniego filmu już, w bloku, no nazwijmy tak, no nie wiem, jak to określić, no to było niebo a ziemia. I tutaj znaleziono skrzynię, pełna była złota i to była taka skrzynia betonowa. Pojedziemy, bo ta skrzynia to tam, wiem, że leżała na tych wałach, ale czy oni, podejrzewam, że to jest dawno uprzątnięte. Ona kupę lat leżała z wyrwanymi drzwiami. No właśnie, tak jak myślałem, to jest chyba wywiezione, bo to ona gdzieś chyba tu leżała, jak ten asfalt położony jest. A na wszelki wypadek wejdziemy tu gdzieś krzaki. Ale nie sądzę. Tu jak robili te wały przeciwpowodziowe, to podejrzewam, że uporządkowali i powywozili to. Tu jak nie ma, to już nie będzie. Choćby tu w tych krzakach. Nie ma. Nie, wywiezione jest, tak jak myślałem. No, tych garaży nie było tam w oddali. Dachy tego mojego budynku tam, gdzie mieszkałem. Teraz tak, tylko tu, ale nie pamiętam, chyba gdzieś w tym miejscu, gdzie ten asfalt, stała potężna topol. I tu z chłopakami zaraz noc. Może tutaj gdzieś. No to się tak zmieniło, że ja nie pamiętam. Wykopaliśmy olbrzymi dół i zrobiliśmy tak zwany bunkier. To było nasze takie raczej zabawa. Chłopieńca. I to była taka dla mnie przy okazji skrytka. Ten kolega tam to widział mnie, czy ja wchodzę do tego bunkra, czy nie, bo to się wchodziło od góry. I kurczę, pewnego razu z tego okna jakiś skór, nie chcę klnąć, ubek, zauważył, że wchodzimy pod ziemię. I przyleciał do nich, do nas. Mówi, co wy ty skurwysyny robicie? Kto wam tu kazał kopać i takie teksty? Mówi, zawiadomię milicję. No i tego. Byliśmy tak zdesperowani,
że pojechaliśmy do kamieniołomów. Tam my urwali kutkę i ukradliśmy dynamit. To był głupi pomysł. I do tego bunkra, do środka dynamit, no tam odpał. I to była, no już późny wieczór, ciemno już było, jak pierdykło, to dechy, belki to fruwały w powietrzu. No i ponoć, że tu była milicja, sprawdzali to, co tu się wydarzyło. Tak się skończyło. Teraz tak, to musiało być bliżej Warty, dlatego że myśmy przekopali rów taki, a tu jest tak zmienione, że i tu było dojście powietrza chyba do tego schronu, bunkru. Kurde, nie pamiętam. Tam było nawet możliwość palenia piecyk, bo to było duże, takie ze 4 metry na 4, olbrzymie. No i tak się skończyła historia tego tu mojego głupiego życia. Tak to wygląda, zmienione. Dawniej była tutaj kładka drewniana. Tam się chodziłem do szkoły. Szkoła numer 12. Dobra. To tak pokrótce, ja kiedyś nagram dokładny film dużą kamerą, bo tu nagrywam JVC tą małą kamerką. No ale o, te bloki to pamiętam, jak te bloki jak budowali. To się latało po tych blokach. O, ten kolega mieszkał, jeśli chodzi o ten budynek, co się zastrzelił. Te dwa środkowe okna, nie wiem, 2 czy 3. O, coś koło tego. Na imię miał Jurek Puchała. Tak skończył chłopak w młodym wieku, no. Tak chciał, tak wybrał. Dobra, kończymy ten film. No, chciałbym, żebyście komentowali to z głową, nie jakieś tam głupie krytyki, bo to jest z mojego życia wyjęte. Podważyłem się pokazać wam co nieco. A to, żebym wszystko pokazał, to musiałby naprawdę książkę napisać. No, trzymajcie się. Teraz powróciłem pamięcią, jeśli chodzi o wielkość tego bunkra. Tam chlają gnoje. To on, trochę przesadziłem, no. On miał gdzieś w granicach 3 metry na 2, a wysokość była 1,5 metra. No ja łapię dopiero po czasie, jak przyjdę do domu, przemyślę to i no tak to wygląda. No odnośnie tego takiego ala schronu, co myśmy wybudowali, to wcale nie było tam. W domu dopiero zaskoczyłem, no przecież ja młody nie jestem i to człowiek zapomina. Zejdźmy na dół, wytłumaczę czym rzecz. Tam się nie przewracił. No. Tu kiedyś wał był. O, w ten sposób. To znaczy, źle mówię. Tak. I tu już szła droga. I ten bunkier był gdzieś tutaj w tym miejscu. A teraz, że zrobili regulację rzeki, no to się horyzontalnie zmieniło wszystko. I powiem wam, myśmy tu biegali, tu jest szpital. Szpital w Zawodzie. To był taki bałagan w tym szpitalu w latach, ja wiem, na 80. Myśmy tu łazili i był taki kanał ściekowy. I znaleźliśmy rękę. Część ręki. Prawdopodobnie amputowana. I skurczybyki wywalili to do kanalizacji. No i myśmy powiadomili starsze osoby,
No i milicja przyjechała, jakieś tam dochodzenie robili. A jak to wyszło? O, jeszcze jedna ważna rzecz. Jest ten kanał. O właśnie, o właśnie. Zaraz wam powiem, o co chodzi. To był nasz chory pomysł. Kurde, że ten kanał się jeszcze zachował. No, jest ten kanał. O, w tej chwili jest ten kanał zajęty. Przeszkadza mi gościu w nagrywaniu. I mieliśmy taki głupi pomysł, że tym kanałem też przeszliśmy na starą, na stare miasto. Przecież tam mogły być gazy i tak dalej. W tej chwili to jest zamknięte. Dla bezpieczeństwa. A ten ściek to gdzieś, kurde, tam był, nie pamiętam. No tak to wyglądało. Tak nie zauważyłem, jak byłem wczoraj. Ktoś tu namalował gwiazdę Dawida. I tu jest ślad. Ślad po byłym budynku. Tylko, kurczę, ja nie pamiętam tego budynku, że tu był. Tak jak się wychowałem, to nie wiem. No. Może w latach 50. został rozwalony i tak dalej. No. Także ja nie pamiętam. No. Gwiazda Dawida. Pewnie był jakiś w tym celu. No i tak to widać, prawdę mówiąc, ruiny. To jest pozostałość. Te ruiny to pozostały po wojnie. Część budynków była cała, a część była wysadzona przez Niemców z uwagi na to, że ukrywali się Żydzi tutaj. I żeby ich wszystkich wygonić z nor, tak to nazwie, no to wysadzali i tyle. No. Teraz tak, jeszcze jedną rzecz pokażę. Chodzi o tą łapankę. Tu widzę. Na tym rogu budynku już nie ma. Kurde, to ryją. Ale jaja. Jeszcze rok temu byłem. I teraz tak, zaraz wam powiem, o co chodzi. Tu były w tym miejscu zakłady jakieś tam ślusarskie. I teraz tak, odnośnie łapanek Żydów w tym miejscu, to ono dokładnie tutaj, gdzie ten kanał, rozsiedli się na krzesełkach wyjętych z mieszkań. Niemcy siedzieli sobie z bronią i obserwowali tak zwaną ulicę Kozią, czy ktoś tam nie tego gdzieś nie przelatuje i tak dalej. Chodzi o Żydów. Tutaj w tym budynku były zakłady, wyrabiali jakieś tam kartony i tak dalej. A co potem było dalej, to ja nie pamiętam. Po prostu nie przywiązywałem wagi do tego. Tak to się zmieniła dzielnica. Tego budynku tutaj nie było, to jest wiadomo, nowo postawiony. Natomiast musimy przejść na drugą stronę. O, znajoma. Dzień dobry, dzień dobry. Dobra kamerka? No tak. Oj, no. Tutaj część jest zalana asfaltem. Natomiast dalej już są tak zwane kocie łby. To są, te kocie łby są od
od początku, no nawet przed wojną, bo aleje, pierwsza aleja i tak dalej, tak samo były kocioł B. No tak to wygląda, to się bardzo zmieniło. Ten budynek, co tu stoi, to dawniej były stolarnie. Prawdę mówiąc, te stolarnie powstały w latach, ja wiem, no z 60., może 50., coś w tym stylu. Także ginie tutaj, no dla mnie w złe wspomnienia. Tutaj na rogu było takie wzniesienie, to jest w tej chwili wyrównane i tak dalej. I tutaj mieszkali Żydzi, a ten Żyd miał na nazwisko Berhausen. To jest, pamiętam jak dzisiaj, czerwony wał to jedzie nazad. Ten Żyd w czasie okupacji sprzedawał wszystkich, bez względu na to, czy to był Żyd, czy nie Żyd. To był tak zwany szmalcownik. Kapuś po prostu donosił Niemcom i przeżył wojnę. I z tego co wiem, to że ponoć wrócił i był poszukiwany przez jakieś tam służby polskie i go nie znaleźli. Nie wiem, tylko jego potomkowie tutaj właśnie mieszkali. To był normalny syf. Handlowali wódką, grali w karty, coś tam. Tego Berhausena to kiedyś miałem książkę taką cienką broszurkę i właśnie na temat jego tam było napisane. I on teraz to na pewno nie żyje, bo przez ile lat musiałby mieć. Tak to wygląda tutaj z tym szpiclem. W tych latach jeszcze tych bloków tu nie było. To są bloki przy ulicy Warszawskiej. I tu był plac. Kurczę, nawet nie pamiętam, czy to było tutaj. Oj, chyba... Kurde, zastanawia mnie to. Ale nieważne, w którym miejscu, tu czy tam w tył. Był pusty plac, stał tu taki wóz i to była strzelnica. No, wiatrówki i tak dalej. I z tym kolegą, który się zastrzelił, wpadł nam głupi pomysł i zrobiliśmy włamanie od tyłu, wyrwaliśmy deski w tej budzie, bo to była drewniana. I ukradliśmy dwie wiatrówki. Długo my się nie cieszyli tymi wiatrówkami, bo no namierzyli nas i tak dalej. Dostałem kuratora. To były takie pierwsze początki, kurde, głupoty. Teraz tak, tu w tym miejscu stał budynek, a tam widzę ruinę tylko. A nie będę tam szedł. I w tym budynku odkopaliśmy piwnicę i tam znaleźliśmy wykonane ze srebra sztuczce. Jako łebki nie byliśmy pewni, co to jest, i ten kanał do dzisiaj jest. Myśmy tu wrzucili. Jak wracałem ze szkoły, patrzę, kurde, wydobywają, czyszczą ten kanał i gość jeden, i wydobyli właśnie te sztuczce, i gość mówi, kurwa, mówi, zobacz, mówi, srebro, mówi, ciekawe jak się tu znalazło. No i to takie, a myśmy mieli, żeby wyczaić, w którym miejscu jest piwnica, mieliśmy szpikulec taki gruby, ja wiem, ze 12 mm i młot, i tak się wbijało to do ziemi, jak wpadł do środka, to znaczy przebił się, no to znaczy, że tam jest piwnica. No i tak w ten sposób myśmy szukali tych piwnic zawalonych po wojnie.
Może w ten sposób. Jestem tu od ulicy Warszawskiej. No wiadomo, jak zwykle te przez to wszystko wybudowane było grubo później. I ten plac był placem zboru Żydów do wywiezienia do Oświęcimia. I tu było wstawione przez Niemców i wywieziono ich po prostu ich, co którego złapano, to tutaj dokoptowywano. Nie wiem, czy to było ogrodzone siatką, płotem, czy sam nie wiem, no bo przecież nie mogę pamiętać tych lat, bo byłem za młody i tak dalej. No i tam był komisariat Gestapo. Zaraz tam pojedziemy i wam pokażę. Gestapo tam od czasu do czasu się pojawiało. Funkcjonariusze. O, bo nie umiałem powiedzieć. Ale tam były strażnicy, czy kto tam. Dobra, jedziemy w ten punkt i to jest już koniec tego filmu. Jesteśmy tutaj. I właśnie tu jeszcze się zmieniło, bo tu były okna zakratowane. No i zmieniło się tego bloku w tyle. Tego bloku za mną też, wiadomo, nie było. Powtarzam stale i tak dalej. No, no tak to wygląda tam dalej. Częstochowa się po wojnie bardzo zmieniła, rozbudowała się. Mam takimi klapsami to, co mam dograć. Według jakiegoś tam scenariusza, bo inaczej to bym zapomniał. No. Także ja wykreślam to, co nagrałem. Tutaj któreś z tych witryn zamkniętych, już nie pamiętam, która to była z nich ta witryna. Gościu prowadził taki ala sklepik z częściami do starych motocykli. A mieszkał tutaj, ta brama tutaj. I pewnego razu przyjechałem tutaj, a ja wiem, to były lata chyba 90. Przyjeżdżam, zamknięte. Mówię, co jest grane? To był Żyd po prostu. Nie wiem, nakradł się chyba w czasie okupacji tych części, bo przecież skąd nabrałby tyle części od NSU, od BMW i tak dalej, i tak dalej. No nie będę już tam mówił. I gościu się pojawił klient, to znaczy klient. I potem jakoś tak dziwnie to klient, nie klient. Mówi, panie, mówi, on nie żyje. Ja mówię, a co się stało? A mówi, zastrzelili go w domu. Ja mówię, ciekawa sprawa. On mówi, prawdopodobnie porachunki z czasów wojny. No i tak skończył się ten. Tutaj w tym sklepie można było wszystko dostać, ale cena była dosyć, no, cena jak cena. Pewnych rzeczy, jak się nie mogło dostać do zabytkowych motocykli, to tu się przychodziło. Taka to historia. Chciałem wejść do tego muzeum i ponagrywać. Mówi, że nie wolno nagrywać. No kurwa, ludzie. Tylko ciekawe, co nie wolno. Czego się boją. Tu kiedyś stał. Zrobili z tego cyrk. Tu kiedyś stał budynek i w czasie wojny został, nie wiem, czy wysadzony, czy jak. I były górki, gruzy. I tu myśmy zjeżdżali na sankach. No skurwa robią parodię, no wkurwiłem się, jak nie wiem. No. Z gówna zrobili, chcą ukręcić bat. No ale dobra, już nie denerwuję się, bo szkoda słów nawet. Tu trochę hałas z ulicy jest, ale może mi się uda nagrać. To jest w latach, ja wiem, no, 60. Ojciec mnie oddał tutaj do domu dziecka, ten przy bramie. A dlaczego? Bo moja mama bardzo chorowała. A ojciec pracował poza Częstochową w jakiejś tam stolarni. I nie miałby się mną kto opiekować. Dla mnie to miejsce było przeklęte.
Zaraz pokażę tablicę. No to już jest szkoła, a to było dawny dom dziecka. I powiem wam tak, że kurde, nie wiem, a chyba ten budynek też był, ten drugi. Kurczę, nie wiem, czy on był rozburzony. Z tego co pamiętam, to zawsze siedziałem, no chyba w którymś z tych okien i płakałem. Czekałem, kiedy ojciec po mnie przyjdzie. To było bardzo smutne. Jeszcze taką jedną rzecz dopowiem. To było, tu byli księża u góry. Mieszkali księża. I była taka sytuacja, że ja byłem głodny. Nie pamiętam, w jakich częstotliwościach myśmy dostawali jedzenie. I poszedłem do księdza, żeby mi dał jeść. I otwarł drzwi, bo tam, prawdę mówiąc, nie było się tak można łatwo dostać. Akurat były otwarte drzwi i tam się dostałem. I powiedział mu co jak. Miałem ręce na futrynie. A on mówi do mnie, zabieraj łapy. I po prostu nie zaczasnął całą siłą drzwi, tylko przygniotł mi palce. Dla mnie to była bestia, łachudra, którego pamiętam. Natomiast tutaj opiekun tego domu dziecka był, kurde, nazwiska nie pamiętam. Kurde, jak wychodziłem z domu, to pamiętałem, a teraz zapomniałem. No ale dobra, mniejsze z nazwiskiem. Także to było miejsce i dla mnie bardzo ciężkie w dzieciństwie. Cały czas myślałem sobie, że mnie ojciec na stałe zostawił. I tu w tym domu dziecka był Jan i Janina. Nie będę całego wszystkiego mówił. I ojciec powiedział mu, żeby się troszkę mną opiekował. Ale jak tam było, to nie będę podawał szczegółów, bo ten pan sobie może nie życzy, żebym opowiadał jego historię i tak dalej. I z tego domu dziecka byłem na tyle zdesperowany, że miałem ucieczkę. Ucieczkę na Stare Miasto. I powiem wam, potem wam pokażę, jak zapamiętałem dojście do ulicy Mostowej, tam gdzie stara dzielnica, stare getto. W jakiś sposób zapamiętałem sobie. Myślę, że to wystarczy. No odnośnie tej mojej ucieczki z domu dziecka, to był taki znaczący punkt, jak dostać się do alei. I tu chyba lata, ja nie wiem, 90. Może mnie ktoś poprawi, bo kurde, nie pamiętam. Tu był budynek, on łączył się z tym drugim budynkiem i były jedna i druga brama. I w tej bramie, na bokach tej bramy były takie ograniczniki, że jakby na przykład ktoś wjeżdżał z węglem, to żeby gdzieś nie zahaczył o mur. I to było, ja to nazywałem takie dwa dziadki. I to było z żeliwa zrobione. I jak bo to tu było takie wzniesienie i trzeba było wejść do... Takie schody były i tak dalej. No. Natomiast wystarczyło tylko przez to podwórko przejść, dojść do alei i do pierwszej alei do Starego Miasta. I byłem już na Mostowej 17. Akurat moja mama w tym czasie była chora. I bardzo się zdziwiła. Może inaczej. Ona była
Na przepustce, tak. Na przepustce ze szpitala. I jak mnie zobaczyli, to mało nie zemdleli. No przecież, gdzie taki młody chłopak, dziecko właściwie, że potrafiło przyjść taki kawał drogi do swojego domu. Także, kochani rodzice, szanujcie swoje dzieci. Nie oddawajcie, nie wiem, do domu dziecka, czy gdziekolwiek. Nie pozbywajcie się własnych dzieci, kochajcie je, bo w nich zostaje trauma na całe życie, niestety. No, jesteśmy na terenie szpitala w Zawodzie. Dlaczego? Bo moja mama tutaj leżała w szpitalu, to były lata, ja wiem, chyba 60. któryś rok, nie pamiętam. Może, no nie, 60. któryś rok. I tu była taka historia, że niby zmarła, bo tu była kiedyś prosektorium i tak dalej, łącznie z pralnią. No niby zmarła i tak dalej, tu ją położyli. I co ciekawe, że w tych latach nie mieli takiej techniki jak obecnie. No zmarła i wywieźli ją właśnie tutaj. I tu były podwójne drzwi. Do prosektorium i do pralni. Inaczej, bo ja tak to nie pamiętam, to mi ojciec opowiadał i tak dalej. No przecież byłem za mały, żeby zrozumieć takie rzeczy. I pielęgniarki, no te panie salowe przywiozły wieczorem ciuchy i kurczę, nagle słychać głos. I te kobiety naprawdę się wystraszyły. Uciekły stamtąd, no bo musieli przejść przez prosektorium i dopiero do pralni, no bo był remont. I jedna z nich wróciła się nazad i patrzy, kobieta siedzi, kurczę, na tym stole marmurowym. Była zdziwiona, ona wołała barszczu czerwonego, coś się pokręciło, nie wiem. I szybko do lekarzy. No i lekarze przylecieli, okazało się, że niby miała zatrzymanie akcji serca, a potem jakby ożyła, no było dla nich to zdziwieniem. No a w tym czasie ojciec był jakąś tam drogą powiadomiony, że ona nie żyje. I pojechał do znajomego zamówić trumnę. A mój ojciec był stolarzem, więc miał tam znajomego. No i pokażę wam to miejsce właśnie, gdzie właśnie wyrabiano te trumny, na ulicy Krakowskiej. Dobra, jedziemy tam. No jestem już na miejscu i właśnie o to chodzi. O ten budynek, tu była właśnie ta stolarnia. No i tu ojciec zamówił właśnie tą trumnę. I pewnego razu przyjeżdża, to dowiedział się, że mama żyje. I mówi temu gościowi, temu koledze swojemu. Mówi, nie, mówi, kobieta żyje. Mówi, co cię, mówi, porąbało czy jak? Nie, no i opowiedział całą historię. I tak się obydwoje opili, że spali w trumnach. No to już jest z opowieści mojego ojca. To były takie niby radość, niby tego, ale takie wyładowanie się psychiczne. O, tu chyba ślady nawet po starym ogrodzeniu. Bo tak mi się wydaje, że to jest poszerzone, a to było trochę węziej. No ale mniejsze z tym. Tak to wygląda historia całego tego mojego filmu. O, ten plac tak samo wiele pamięta.
No nie będę tu już się rozszerzał z tym filmem, bo tu chodzi o moje przeżycia. Także zmontować, nagrać ten film. No widzicie, jeżdżę rowerem z kąta do kąta. Łapię klapsy, nagrywam, znaczy, żeby ktoś zrozumiał. No i tego. No wiele wyrzeczeń, taki film troszkę zrobił skażeń w mojej psychice, no ale cóż, chciałem wam, bo jeden pan z youtuberów zaproponował mi, żebym opowiedział coś o sobie i tak dalej, więc nagrałem ten film. Nie tylko dla tego pana, tylko dla wszystkich. No, wracam już do domu, tu trochę wieje. Dość nagrywania tego typu filmów, żeby się stresować. No i biorę się za montaż. No odnośnie mojej mamy, po tym całym zdarzeniu przeżyła do lat, wiek miała 61, nie, 72, przepraszam. Dożyła do lat koniec 80. a lata 90. No i zmarła w domu, chorowała rak jelita grubego i zmarła w szpitalu na tysiącleciu. No, ojciec bardzo płakał, tego ja mówię, trzeba było płakać i nie maltretować jej, jak żyła jeszcze. Ona była naprawdę super kobietą, samo to, że zgodziła się mnie wziąć na wychowanie. Naprawdę dbała o mnie, tego nie mogę zarzucić. Obca osoba, można powiedzieć. Nie ta osoba, co wychowie, tylko nie ta osoba, co urodzi, tylko ta, co wychowie. Taka jest prawda. Motto całego filmu. Znalazłem takie dokumenty. Wśród nich jest ciekawe zdjęcie. Ta osoba nie żyje. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Nie będę twarzy pokazywał. Jedno takie papier taki przeczytałem, że ten pan leczył się psychicznie i tam jest podane dlaczego, że przeżycia z II wojny światowej. Patrzcie, jak potrafi za człowiekiem iść takie konflikty.